Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj tak bardziej mrocznie, ale chciałem Wam właśnie pokazać o co wiele osób prosiło, czyli porównanie, jak świeci dioda w czarnym i w białym Galaxy S4. Dodatkowo, jak widać, klawisze w białym i w czarnym Galaxy S4. Po lewej stronie widzimy diodę z białego Galaxy S4 teraz, a po prawej, czyli teraz, z czarnego. I tak jak widzicie, po lewej stronie ta dioda niebieska jest jaśniejsza z tego względu, że ona się jakby świeci przez całą budowę, prześwituje. W czarnym tego nie widać, tylko widać punkt, który się podświetla. No a w białym, tak jak mówię, cała obudowa się rozświetla i widać nawet napis Samsung, znaczy zaczyna S widać być, więc w przypadku czarnego czegoś takiego nie ma, po prostu świeci się sama dioda. No widać, że mocniejsza po prostu, z tego tytułu też jest dioda w białym Galaxy S4. Jeśli chodzi o wyświetlacz i klawisze, to również widzicie, jaśniejsze są te klawisze w białym Galaxy S4, ale z drugiej strony rozświetlają dodatkowo obudowę dookoła, więc ja może Wam wyostrzę to, żebyście to lepiej widzieli. O, teraz widać to zdecydowanie, że te klawisze są bardziej podświetlone tak dookoła i faktycznie ta obudowa prześwituje. W czarnym Galaxy S4 czegoś takiego nie ma. Jest to takie bardziej zabudowane, bardziej subtelne. No, jeśli chodzi o ekrany, tutaj większej różnicy nie ma. Obydwa świecą podobnie jasno, więc chciałem Wam zwrócić tylko uwagę właśnie na to, jak prezentują się te klawisze, te przyciski właściwie, więc tak chcę Wam to podświetlić. Myślę, że to teraz tutaj całkiem nieźle widać, że ten plastik biały jest taki rozświetlony, dookoła to kółko takie białe widać, a w czarnym Galaxy S4 czegoś takiego nie mamy. Po prostu jest tylko ikonki są, które tutaj prezentują menu i przycisk wstecz. Jaką wy wolicie wersję, to już od Was zależy. Ja myślę, że jedna i druga jest ciekawa na swój sposób. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.